To jest 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku... Umarła królowa, niech żyje król, czyli Wielka Brytania w dobie przełomów. 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Stanisław Skarżyński, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Są dzisiaj ze mną Kasia Madera, dziennikarka BBC News, i Maciej Czajkowski, dziennikarz. I rozmawiamy, ponieważ no, mamy tak naprawdę Zjednoczone Królestwo w dobie tak wielu przemian jednocześnie, że kiedy nadeszła w czwartek wieczorem ta wiadomość, że umarła królowa Elżbieta II, to chyba była taka ostatnia rzecz, która jeszcze należała do jakiegoś takiego stabilnego, uporządkowanego świata, który mieli Brytyjczycy. Kasiu, ty byłaś pod pałacem Buckingham. Jeżeli miałabyś powiedzieć, jakie jest twoje rozumienie tej sytuacji, dlaczego to budzi takie emocje w Brytyjczykach? Zacznijmy z tym. Nie mogę to określić jako szok, bo królowa miała 96 lat. Już wiedzieliśmy, że miała problemy w jej poruszaniu. Wiedzieliśmy, że no przecież 96 lat to niesamowity wiek. Już wiedzieliśmy, że coraz mniej prowadziła te spotkania, no tyle spotkań, które ona miała, tyle obowiązków, coraz mniej już oddalszała się od tego wszystkiego. Ale mimo to, to jest niesamowity szok, bo to jest dla Wielkiej Brytanii wielka zmiana. Królowa była na czele tego kraju przez 70 lat. Są pokolenia, którzy nie znali kogoś innego. Teraz będziemy widzieli duże zmiany. I to mówię, że to nie jest szok, ale w tym samym czasie to jest szok. I ten kraj jest w tej chwili w momencie żałoby i dużej zmiany. I patrzymy, co będzie podczas króla Karola. Król Karol to też dla nas jest wielka zmiana. Zawsze mieliśmy królową, teraz król Karol. Patrzymy, co będzie następnie. Ale w tej chwili nasze wszystkie emocje w tym kraju są a propos królowej Elżbiety. To była postać niesamowita. Maciek, a ty jak to obserwujesz z dystansu? Bo jest to zjawisko, że ta sprawa zajęła nagłówki gazet na całym świecie. Co jest takiego w brytyjskiej monarchii, co powoduje, że no, kiedy, nie wiem, nawet umiera jakaś wpływowa osoba, to jednak ta skala tej medialnej takiej burzy jest dużo mniejsza. Dlaczego brytyjska monarchia tak fascynuje ludzi na świecie, w Polsce? Przede wszystkim, no powiem tak, królowa była integralną częścią historii Wielkiej Brytanii, nowoczesnej historii Wielkiej Brytanii, także nawet nieważne, czy ktoś był monarchistą, czy republikaninem, to w ogóle nie ma znaczenia, bo to jest po prostu wyrwanie kawałek tego wszystkiego, co nas otacza. Dlaczego tak bardzo Wielka Brytania interesuje cały świat? No prawdopodobnie tak jak po prostu w marketingu trzeba się wyróżniać. No i Wielka Brytania bardzo się wyróżnia na tle innych państw. Ja już nie mówię na tle świata, ale nawet na tle Europy, naszego kontynentu. Jest to państwo zupełnie inne. To jest monarchia i ta monarchia po prostu jest tak świetnie, bym powiedział, prowadzona, że dynastia Windsorów ma się dobrze, kiedy dynastie inne europejskie w ogóle już zniknęły. A to jest z kolei bardziej skomplikowana historia, ponieważ to ciągłe zainteresowanie monarchią było, to jest pewien taki, myślę, niepisany układ w Wielkiej Brytanii, pomiędzy właśnie monarchią i głównie prasą bulwarową, gdzie jedni otrzymują historie różne o rodzinie królewskiej, które napędzają biznes, po prostu gazety się sprzedają wtedy, a z drugiej strony monarchia utrzymuje to ciągłe zainteresowanie swoją rodziną i taką relację emocjonalną. No i to wszystko sprawia, że Wielka Brytania jest po prostu inna i dlatego zawsze ogląda się Wielką Brytanię jak coś wyjątkowego. Czy to jest rodzina królewska, czy to jest show business, czy to jest moda, czy nauka. To są różne aspekty i różne tematy, ale Wielka Brytania zawsze była i mam nadzieję, że zawsze będzie
takim obiektem zainteresowania. Kasia, kiwasz głową, czego nasi słuchacze oczywiście nie widzą, ale widzę, że masz jakąś myśl o tym, kiedy Maciek mówił o tym, że rodzina królewska to są tacy celebryci, ale to jest, oni też pełnią funkcję ustrojową, prawda? Kiedy ty obserwujesz brytyjską politykę, to jest taki ustrojowy element, że parlament może być miejscem wściekłej debaty politycznej, gdzie oni no, idą na noże, bo jest monarchia, która daje państwu stabilizację. Czy myślisz, że Karol III jest w stanie tę rolę kontynuować? Trzeba podkreślić na początku, że funkcja ta królewska na czelu stanu tego kraju to nie jest funkcja polityczna, to jest absolutnie niepolityczna, ale, zawsze ale, jak jest nowy rząd, to królowa, teraz będzie król Karol, i w dalszym ciągu ja się przyzwyczajam do tego, król Karol przyjmuje głowę lider największej partii i zaprasza tego lidera, żeby sformułował rząd brytyjski, ale to nie jest absolutnie polityczna rola. I co było unikatowe, co było tak fenomenalne z królową świętej pamięci, że ona po prostu nigdy nie pokazywała jej opinię, nigdy stronność nie pokazywała. I pomyślcie sobie, to jest osoba, która po prostu sama widziała tą niesamowitą historię, jak ona przeżyła 15 premierów w Wielkiej Brytanii, zaczynając z Winstonem Churchillem, który się urodził w 1874 roku, a ostatni premier to była nowa premier, pani premier Liz Truss, która się urodziła 101 lat później. To wyobraźcie sobie, to niesamowity okres historyczny, która królowa Elżbieta miała ten kontakt z tym. I to zawsze była bezstronna i zawsze była osoba, którą ci liderzy, ci nowi premierzy mogli porozmawiać. Co tydzień mieli ten kontakt, ten spotkanie z królową, teraz oczywiście z królem. I jak teraz Theresa May ostatnio w jej pamięciach rozmawiała w parlamencie i mówiła, że to było jedyne spotkanie, które ona po prostu wiedziała, cokolwiek ona powie, nigdy nikt inny się nie dowie o tym, bo królowa zawsze była tak niesamowicie dyskretna. I teraz oczywiście to jest no nowy moment dla Karola. On teraz spotkał nową pani premier, Liz Truss. To było jego pierwsze spotkanie takie z premierem jako król. Jej pierwsze spotkanie jako premier, bo oczywiście jak spotkała królowę, to ona zaprosiła Liz Truss, żeby została liderem kraju. A to było takie pierwsze spotkanie z Karolem. Oni muszą teraz zobaczyć, jak będą dalej to pociągać. Ale wiemy, że Karol już sam powiedział, że będzie się kierował, w jego słowach, inspiracyjną przykładem mojej matki, on powiedział, więc czyli on nie będzie poruszał tego za bardzo, bo on rozumie, że to za duże są te zmiany w tym kraju, że odeszła królowa i to po prostu, żeby on teraz zaczynał tą monarchię zupełnie zmieniać, to jest za dużo. On będzie kontynuować to, co przez te ostatnie 70 lat widzieliśmy w tym kraju. A czy to jest dobrze, czy źle, że będzie kontynuować, Maciek? Bo jest to pytanie, czy monarchia, która była, kiedy Elżbieta obejmowała tron, była de facto jeszcze instytucją no, na połę XIX-wieczną. Ledwo tak naprawdę z Jerzym VI weszła w wiek XX, prawda? Przecież to były pierwsze wystąpienia radiowe. To były jakieś zupełnie inne czasy, kiedy stawiano pierwsze budki telefoniczne, kiedy królowa się rodziła. Te czerwone budki telefoniczne to było wtedy. Kiedy królowa obejmowała tron, homoseksualność była w Wielkiej Brytanii karana więzieniem. 2 lata po jej objęciu przez nią tronu Alan Turing popełnił samobójstwo z powodu prześladowań, którymi dotknęło go państwo za jego orientację seksualną. Kobiety nie mogły zasiadać w Izbie Lordów. To był jakiś zupełnie inny świat. I Elżbieta jakby z jednej strony jest to, co powiedziałaś, Kasiu, o funkcji ustrojowej monarchy, który wypełnia tę rolę głowy państwa, a politycznej takiego figury stabilności w państwie. Natomiast z drugiej strony jest to pytanie, które będzie się i jest powtarzane w brytyjskiej debacie, czy Wielka Brytania potrzebuje monarchii i czy potrzebuje monarchii no już teraz powiedzmy XX-wiecznej, kiedy mamy wiek XXI? Czy spodziewasz się, że
kontynuowanie tej linii, którą wyznaczyła Elżbieta II zbyt długo, może doprowadzić do sytuacji, w której tak naprawdę będziemy świadkami schyłku brytyjskiej monarchii? Ja myślę, że tak się nie stanie i myślę, że należy powiedzieć, że to jest idealne połączenie tradycji i nowoczesności. To, o czym powiedziałeś, jak bardzo zmieniła się Wielka Brytania za czasów panowania królowej. Właśnie te społeczne zmiany, technologiczne. Zobaczmy teraz, gdzie są w ogóle kobiety. Brytyjczycy na to nie zwracają uwagi, ponieważ to jest tak oczywista rzecz, że bycie kobietą nie jest przeszkodą w żadnej karierze. Ale kiedy popatrzymy się, że prawda, w latach 90. co się działo, pierwsza speaker Betty Boothroyd w parlamencie, pierwsza szefowa MI5, wielebna w kościele anglikańskim. Więc mamy ogromny postęp. I jeśli Karol mówi, że będzie kontynuował linię matki, to myślę, że ma przede wszystkim na myśli tę obietnicę, że będzie kontynuował jej zobowiązanie do służby dla narodu i wspólnoty. I to jest niezwykle ważne. Dlaczego o tym mówię, że to jest niezwykle? To nie są puste słowa. Pewnego dnia się, chyba wczoraj, obudziłem i słuchajcie, było mi tak bardzo przykro, że to jest jednak prawda. I sobie pomyślałem, za co teraz, jak będą nas nienawidzili za Brexit, za, nie wiem, za Johnsona, to wtedy wyciągaliśmy tę taką tarczę niewidoczną pod tytułem Królowa i Królowa była tą tarczą, która osłaniała całą Wielką Brytanię. I tak sobie myślałem, czy rzeczywiście tak będzie dalej. I już powiem wam, że po piątkowym orędziu ucieszyłem się, bo uważam, że była to perfekcyjnie skomponowana uwertura do królewskiego nowego dzieła. I ja się ucieszyłem właśnie z tej kontynuacji, z tej tradycji. A to, że monarchia będzie się dostosowywała do nowoczesnego, ciągle zmieniającego się świata, to nie mam wątpliwości. Król Karol również o tym powiedział w orędziu. Także musi być zachowana ta tradycja, no bo to jest monarchia. Monarchia musi pamiętać, że świat się zmienia. Zmienia się społecznie, zmienia się technologicznie, zmienia się ekonomicznie, zmienia się politycznie. Nie może oczywiście król Karol wypowiadać się na ten temat, ale musi się dostosowywać. Także myślę, że ta tradycja jest bardzo dobrym i koniecznym wręcz elementem rozwoju tego państwa. Spróbuję wyjść trochę w rolę adwokata diabła, bo wydaje mi się, że jest takie ryzyko, że wraz, dopóki żyła królowa Elżbieta II, te procesy były nie do pomyślenia, ale jeszcze przecież w ubiegłym roku Barbados zdecydował o tym, że zostanie republiką. Wówczas książę, dziś król Karol, pojechał tam, żeby dopełnić formalności związanych z wystąpieniem kolejnego królestwa ze wspólnoty narodów, z Commonwealth. Przed nami bardzo trudne politycznie czasy. Po raz pierwszy w historii w Irlandii Północnej dominuje politycznie Sinn Féin, czyli partia republikańska, która zgodnie ze swoim programem chciałaby zjednoczenia Irlandii ze stolicą w Dublinie. Szkocka pierwsza minister Nicola Sturgeon zapowiedziała referendum, czy Downing Street się na to zgodzi, czy nie, a jeżeli się nie zgodzi i będzie sabotować to referendum, to że następne wybory szkockie będą tak naprawdę w formie opowiedzenia się za niepodległością lub nie. Trudno powiedzieć. Oczywiście pewnie zależy to od postępowania Karola i monarchii. Trudno powiedzieć, co zrobią inne państwa wspólnoty, ale czy to nie jest tak, że przyjdzie taki moment, w którym Wielka Brytania stwierdzi, no dobra, ale to już nie działa. No, to było coś, co mogło funkcjonować, ale czy to nie jest nawet upokarzające dla monarchii, żeby być królem Zjednoczonego Królestwa Anglii i Walii? Kiedy jeszcze 150 lat temu to była korona, która panowała nad połową świata. Więc to by było moje pytanie, czy nie dochodzimy do takiego momentu, w którym w konsekwencji procesów
demokratyzacji, dekolonizacji, które wciąż się toczą, wraz z konsekwencjami Brexitu i tendencjami odśrodkowymi Zjednoczonego Królestwa, czy nie dojdziemy do punktu, w którym rodzina królewska do pewnego stopnia stanie przed wyborem, czy zamknąć drzwi, czy nie zamienić się w coś, co będzie wręcz taką karykaturą tego, czym byli kiedyś? No to są strasznie ciężkie tematy i ja wiem, że dla królowej wspólnota była bardzo, bardzo ważna. To dla niej było jej duma, to bardzo było ważne, że ona trzymała te kraje razem i to, co się na Karaibach, te zmiany, to są momenty, no to są zmiany, oczywiście, że są. I ta wizyta teraz ostatnio księża Williama i Katarzyny, no nie była najlepsza, nie była najlepiej widziana, te elementy trochę staromodne były, nie najlepiej przeczytali ten moment, tą atmosferę na tych wyspach, ale to, żeby na przykład Unia Królewska, żeby United Kingdom się rozpadła, to ani rodzina królewska, ani żaden rząd nie chciał widzieć tego, więc to jest bardzo skomplikowane. No i w tej chwili ten kryzys w sensie w kosztach, ile kosztuje prąd, ile kosztuje gaz, żywność. To jest kryzys, który jest naprawdę dotyka w tej chwili wszystkich. Zgadzam się z tobą, ale z jednej strony masz kryzys kosztów życia, a z drugiej strony masz ludzi, którzy tylko z racji urodzenia, wiesz, tu, a nigdzie indziej, nie? Że urodzili się w tej rodzinie, a nie innej. Latają w tej z powrotem samolotami śledzeni przez dziesiątki kamer, bo umiera królowa, tak, 96-letnia osoba, to no, w gruncie rzeczy nie jest zaskoczeniem. No, nie, nasza biologia jest ograniczona i z drugiej strony ta wielka pompa, te dziesiątki pałaców, wystrzały armatnie w czasach, kiedy Brytyjczycy poważnie stają przed wyborem, czy głodować, czy marznąć, to jest coś, na co rodzina królewska będzie musiała odpowiedzieć, bo postanie się to, co działo się na całym świecie, kiedy ludzie po prostu stwierdzali, no nie, dość, nie będziemy za to płacić. No muszą być delikatni przy tym. Oczywiście, że muszą zrozumieć, co się dzieje w tym kraju. Oczywiście, absolutnie. I jeszcze jak zanim Karol został królem, to jak był książę Karol, to on rozmawiał na temat, że królewska rodzina po prostu jest wielka, tak, jest dużo, dużo tych różnych księżów i tak dalej, żeby to jakoś, no może trochę bardziej ściśleć, powiedzmy. I to będzie ciekawe, co się dalej zrobi. Nie sądzę, że to na pewno tak od razu to się nie stanie i nawet nie wiem po jego słowach, czy to się pod jego kierunkiem coś takiego się stanie, że ta rodzina się trochę ściśle, ale no muszą być bardzo poważnie widzieć, co się dzieje i też, no królewska rodzina, królowa była popularna w sensie, że to, co widzimy teraz, jak byłam na przed Buckingham Palace, no to są tysiące osób od samego początku, kiedy dowiedzieliśmy się, że królowa zmarła od czwartku, to już tysiące osób się zbierało, kwiaty, misie, kartki, w chorągiew, po prostu są przy Buckingham Palace, Windsor, Balmoral, ale nie wszyscy są tak za tą królewską rodziną, tak jak ty mówisz, bo sobie zdają sprawę, że no mają możliwości, które no inni ludzie po prostu nie mają tego. Ale też wracam się do tego, że królowa i teraz król Karol są czelem kościołu angielskiego. To też jest to, że okej, jest ta religijny kontakt z tą pozycją. To też jest bardzo ważne, żeby to nie to, że wszyscy po prostu to jedna osoba, a nie druga. Oni w kościele Church of England widzą to, że oni są czelą kościoła i to też trzeba bardzo pamiętać o tym, bo dla królowej i dla Karola wiara jest bardzo, bardzo ważna w tym, co wszystko, co oni mówią, tak jak oni opowiadają o swojej wiarze. Jeśli rodzina królewska jest tym powozem, który generuje no ogromne dochody, różnie jest obliczane, niektórzy nawet mówią, że to jest 1,5 miliarda funtów rocznie do skarbu państwa, no to żeby ten powóz jechał, to trzeba do niego nalać trochę paliwa. No to paliwo kosztuje. I ja myślę, że tutaj wyraźnie, ponieważ no, nikt nie chce mówić o pieniądzach, no król nie będzie mówił o pieniądzach, ale są, prawda, całe mechanizmy, które powinny trochę ludziom też uświadomić, no, że monarchia to jest bardzo duża przynęta dla turystów.
co się wiąże oczywiście z ekonomią. Wyobraźmy sobie na chwilę, nie ma monarchii. No dlaczego ludzie przyjeżdżają wtedy do Wielkiej Brytanii? Na pewno ze względu na show business, ale ten ruch turystyczny wtedy spada bardzo mocno. I no już w ten sposób naprawdę, żeby trzymać się faktów, to oczywiście, że to trzeba bardzo wyważyć, bo to ludzi kole w oczy, jeśli mają kłopoty z zapłaceniem rachunków za energię, problemy z rachunkami w sklepie i widzimy, że jet Rafu przewozi jednego księcia, prawda? No to wtedy jest to pytanie się pojawia, ale natychmiast należy sobie uświadomić, no, że ta rodzina królewska naprawdę bardzo mocno napędza ekonomię, ale to bezpośrednio, a po drugie no, stanowi o tej wyjątkowości państwa i pamiętajmy też, że jest na świecie pewien taki, w każdym to jest ludzka rzecz, pewien taki snobizm i kiedy robi się jakieś interesy z firmą, która ma pieczęć monarchy, a mogę robić taki sam biznes z firmą, która ma pieczęć, przepraszam, GmbH albo SRL, wszystko jedno z jakiego państwa, to ja wolę robić biznes z tą pieczęcią monarchy, prawda? Także to jest wiele elementów, które mają wpływ bezpośrednio na ekonomię i myślę, że tutaj to trzeba zawsze tłumaczyć ludziom, że to nie jest tak, że ktoś z racji urodzenia się ze srebrną łyżeczką no, może sobie latać jetami, ale myślę, że to jest kwestia komunikacji i myślę, że komunikacja będzie musiała być na bieżąco uaktualniana i dopasowywana też do jej intensywności, do nastrojów społecznych. Tak mi się wydaje, zresztą to w każdym państwie tak chyba jest. Z jednej strony zgadzam się z tym, co mówisz, bo wydaje mi się, że monarchia, szczególnie po tym kryzysie, który przeszła w latach 90., jest bardzo mądrze prowadzona od tych 20, powiedzmy, 5 lat, tak? Ale z drugiej strony, to co mówisz o tym ekonomicznym znaczeniu, że w ten Union Jack, czyli w tę brytyjską flagę z granatowo-czerwono-białą, opakowano monarchię razem z misiem Paddingtonem, Jamesem Bondem, Big Benem, Tower of London. Wymieniamy to wszystko i to jest taki strumień zbiorowej wyobraźni, który powoduje, że monarchii nie da się z tego wyjąć, prawda? Królowa przecież w czasie platynowego jubileuszu wystąpiła w tym fantastycznym klipie z misiem Paddingtonem, grając łyżeczką na filiżance kawałek melodii Queen, co samo w sobie już pokazuje, jak monarchia wplątała się. Ale czy nie ma w tym takiego ryzyka, że monarchia z właśnie tego, o czym mówiła Kasia, z tej funkcji ustrojowej, państwowej, z funkcji religijnej, która jednak dla jakiejś części tego społeczeństwa wciąż jest ważna, bo monarcha jest głową kościoła anglikańskiego, że ta rodzina królewska zamieni się w takie misie panda, co machają łapką turystom i że to będzie w zasadzie ich funkcja w ciągu 2-3 dekad, że będą taką ciekawostką utrzymaną w tym pałacu, żeby gospodarka się kręciła i w ten sposób ja wracam do pytania, to czy nie lepiej zamknąć ten teatr i oszczędzić tej rodzinie i tej no, instytucji, która stworzyła kawał historii, tego smutnego epilogu. To co sugerujesz, żeby mieć taką mniejszą królewską rodzinę? Na pewno wiele osób w tym kraju, w Wielkiej Brytanii, by to chcieli. Trzymać to, co jest? Dużo osób to też chcą. To jest no, taki brand, taka instytucja, że no, trudno jest wyobrazić sobie, jak z tego wyjść, jeśli to mądrze pokierują w przyszłość i widać, że książę William i Katarzyna no, próbują to jakoś utrzymywać, ten bardzo dobry kontakt z publicznością, te wiele, wiele charytatywnych organizacji, z którymi oni są zaangażowani. Więc no, mogą mieć tą długość, że następne pokolenia, że to będzie trwało tak jak jest, ale no trudno, no, nie wyobrażam sobie szybkiej zmiany w takiej historycznej instytucji, żeby to zmienić na coś innego.
Nie sądzę, że tutaj będzie rewolucja. Marx mówił, że w Wielkiej Brytanii będzie rewolucja, a to nie było w Wielkiej Brytanii, tylko w Rosji. No, w Wielkiej Brytanii rewolucja była wcześniej, przecież chcieliśmy jednego króla. Jest świetna książka, jeżeli ktoś interesuje się rewolucjami Martina Mali, Lokomotywy historii, to wyszło po polsku. Genialna i Wielka Brytania jest świetnie wpisana w ciąg rewolucyjny. Ale wracając do tego, bo Maciek, ty powiedziałeś o orędziu Karola III, które on wygłosił w piątek. Trochę odpowiadając, Kasia, na twoje pytanie, czego ja bym chciał, dużym rozczarowaniem dla mnie był moment, w którym powiedział, że on nie będzie kontynuował tej działalności charytatywnej, że właśnie przejdzie do tej roli takiego zupełnie wycofanego i niezaangażowanego jakby w rzeczy poza takimi zupełnie reprezentacyjnymi, jak, nie wiem, otwieranie hospicjów albo ściskanie rąk. A wydaje mi się, że właśnie na przykład to by było takie miejsce dla monarchii w XXI wieku, że król, który jest rzeczywiście motorem napędowym, takim wiecznym sumieniem przypominającym, niezależnie od tego, jakim jesteście rządem, niezależnie od tego, jaki macie program, to ja będę naciskał, żebyśmy walczyli z globalnym ociepleniem. Będę naciskał na kwestie równości społecznej. Będę naciskał na rzeczy, które są bezdyskusyjne w XXI wieku. Jakby będzie wiadomo, że jeżeli przyjdzie rząd, który właśnie będzie próbował zawiesić parlament, żeby przepchnąć jakąś swoją polityczną inicjatywę, to że rzeczywiście może liczyć się ze sprzeciwem pałacu Buckingham. Czegoś takiego za czasów Elżbiety II oczywiście nie było i była w tym jej wielka mądrość, ale może monarchia, żeby zająć właściwe swoje miejsce, niestety nie może być tak apolityczna, jak była. Ale wiesz co, ja chcę ci powiedzieć, że ja to odczytałem jeszcze inaczej. Otóż kiedy on powiedział, że nie będzie mógł się zajmować sprawami, które są dla niego ważne, to ja to odczytałem w ten sposób i nie będę się mieszał więcej do polityki. Ja to tak odczytałem. Natomiast, uwaga, ja myślę, że to też jest plan królowej, która wiedziała, że notowania Williama są dużo lepsze w społeczeństwie niż Karola. One bardzo uaktywniły Williama i teraz po okresie elżbietańskim myślę, że to będzie właśnie czas dwóch królów, ja tak to nazywam. I on dlatego powiedział, że on będzie tym królem konstytucyjnym, a William będzie się zajmował sprawami, jak to on określił, które są na obrzeżach, prawda, i będzie je przynosił do środka, tak żebyśmy mogli na nie spojrzeć i prawdopodobnie pomóc najczęściej. I myślę, że tutaj chodziło o to, że on właśnie zapowiedział, i będzie nas dwóch. Bardzo ważną rzecz chcę powiedzieć, że bo w wielu państwach, w tym w Polsce, bardzo często chcąc upamiętnić kogoś, stawia się pomnik, który jest kompletnie już jakąś tak archaiczną rzeczą. W Wielkiej Brytanii, jak wiecie, no, bardzo często nadaje się imieniem jakiejś osoby jakąś charytatywną organizację, prawda? I później przez wszystkie przypadki odmienia się imię tej osoby, którą chcemy uczcić. I te charytatywne instytucje naprawdę są bardzo mocno wspomagane przez rodzinę królewską. I ja wam powiem, że w organizacjach charytatywnych, w których ja jeszcze jako nastolatek chyba pracowałem, to właśnie poznałem jeszcze księżniczkę Małgorzatę, księżnę Dianę. Oni naprawdę bardzo dużą rolę tutaj społeczną odgrywają. Także ja myślę, że to nie jest tylko ta rola konstytucyjna, to nie będzie tylko ten miś, który będzie kiwał do turystów. Nadal uważam, że mają wielką rolę do odegrania i nadal uważam, że za panowania króla Karola ta aktywność rodziny królewskiej będzie dość mocna. Ty też, Kasiu, tak to widzisz, że tak naprawdę Karol jest takim panowaniem, które ma wprowadzić inny styl monarchii za czasów Williama? Myślę, że on po prostu musi utrzymywać to, co było, bo tak jak mówię, jakiekolwiek są myśli o rodzinie królewskiej, taki większy pomysł, co to jest rodzina brytyjska królewska, królowa była niesamowicie popularna i ten okres żałoby w tym kraju, co będziemy teraz widzieć przez te następne dni, tygodnie, to po prostu będzie podkreślało, jaka ona była, niesamowicie dotknęła wszystkich. I dla króla Karola
żeby to po prostu utrzymywać, ten statek, żeby płynął równie i dalej. A to jak następne te młodsze pokolenia, co oni będą robili, to już będą takie zmiany w społeczności, że to już trudno jest przewidzieć. Ale jego rola w tej chwili jest, żeby ten kraj nie miał większych tych szoków, bo nie zapomnijmy, że my mamy, który to jest, 4. premier w 6 latach. Ten okres był bardzo taki zdestabilizacyjny, ale dla tego kraju szczególnie odszedł Boris, mamy Liz Truss, teraz nowego premiera. To jest takie elementy, które destabilizacja nie jest najlepsza. Jego rola teraz jest, żeby ten kraj po prostu przetrzymać tak, jak było. Zobaczymy, co dalej, ale tak jak jego słowa, pierwszy ten adres do tego kraju, to jak on będzie się kierował przykładem swojej matki, czyli ja to czytam, że to będzie utrzymywał tak samo, chociaż będzie chciał. Czy osiągnie, to już jest inna sprawa. Bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę. Trudno 70 lat panowania i prawie 1000 lat trwania państwa zamknąć w półgodzinnej rozmowie, ale ile zrobiliśmy, tyle nam się udało. Państwa i moimi gośćmi byli Kasia Madera, dziennikarka BBC News i Maciej Czajkowski, dziennikarz specjalizujący się w sprawach Wielkiej Brytanii. Producentką dzisiejszego nagrania jest Julia Radziwiłł-Fido, a ja, Stanisław Skarżyński, bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu 8.10 Gazety Wyborczej. Do usłyszenia. 8.10 Podcast Gazety Wyborczej.